The stage is set. How many lies would you tell to be human? Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony, Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Po przeciwie, jednocześnie przeciwczającym do roczki, dobra? W kolejnym odcinku zagrajmy Lies of P. Jak widzicie, jestem już po pokonaniu Fłoko. Spokojnie, mam to nagrane i możecie to obejrzeć właśnie teraz. Okej, zakładam, że już jesteście z powrotem. Tutaj z tego co widzę jakieś trzy marynarki, które mogę spadać. I nie wiem, czy to nie będzie właśnie ten lokaj Veniniego. What do we have here? A broken butler puppet. I seem to remember someone on the second floor. Think it belongs to him? We gotta ask what happened sometime. Now's good. Dobra, to od razu lecimy. No tylko oczywiście użyjmy Stargazera, nie będę walczył z buta. To nie ma sensu. Powiem wam, że naprawdę jeśli chodzi o walkę z tym bossem, on nie był trudny. Ale wyczuwanie tych idealnych parad, to jest tak naprawdę najlepszy sposób na niego. Jak zresztą pewnie zauważyliście podczas tego. Plus, mam nową broń, znaczy nową jak nową, w sensie mam rękojeść topora strażarskiego i głownie tego, czy tam właściwie jelec, powinienem powiedzieć. Jelec tego wielkiego miecza przeznaczenia. I powiem wam, że to się spróbuje nawet nieźle. Myślę, że przede wszystkim teraz zostaniemy na jakiś czas. Tak więc, panie Veninie, o, dziękuję, że aż mi klaszcze za pokonanie tego papeta. Wiem co nieco o twoim lokaju. Ah, you're back!
And you found... Oh, dear. Pulcinella. They really did a number on you. Pulcinella was proof that puppets possess true courage. I will not rest until I have revived him. But there will be ample time for that. First, I must thank you for a truly heroic piece of work. The factory is ours again. The puppets are going to be in really bad shape after this. Let us return to the hotel and rest while we can. I cannot shake the thought of that puppet army. What they meant to do. The cathedral is filled with refugees. People who thought they were safe. But that's for the future to solve. Maintenance must come first. See you at Hotel Krat. Arrivederci. Ej, widzicie co ma na ręce? Skubaniec, kurde. Rękawica z budowaną kasą. Jeśli chodzi o interesy, to jest nawet pomysłowe, bo zawsze możecie zawsze od razu wydawać te paragony, nie? I tylko pobieracie kasę. I cannot shake the thought of that, but that's for the future to solve. Dobra, to już się powtarza. Okej, no to my w takim razie lecimy do centrum wytwórni i eksplorujemy ją dalej. Może raczej nie fabrykę, tylko raczej to, co się kryje dalej. O, jest pochmurny wieczór w ogóle teraz. Tutaj pusto. Okej, spora dziura, do której ani mi się śli zaskakiwać. Przecież kurde, mam 8600 ergo, to może wypadałoby się jednak cofnąć i to wydać. Kanister ogniowy, okej, czyli to samo co z tym elektrycznym, tylko rzucam na glebę. Czy tam nie na glebę, tylko tworzę zalany obszar. Jakby. Strasznie mi się podoba teraz tej broni. Strasznie duży. Zaskakiwanie gardą też jest bardzo duże. Praktycznie jeden taki blok z gardy pozwala mi w trzech ciosach się od sobie odnowić to życie. Dobra, tutaj pusto. Okej, chodzimy do jakiejś kopalni. A ty zbawańcze. Kurwa zębatę. Ale to było cwanie akurat. A, dobra, czekaj. Okej. Spróbujmy tutaj rzucić tym kółkiem zębatym. Zobaczmy, czy to zadziała. Okej. Zadziałało. Mogę też oczywiście po prostu tu przeskoczyć przez te... przez te beczki. Jedno to wyszło. Może i tak. Termit. Trochę się podobujemy. Jeszcze raz na ochronę Geminiego. Skończy. Okej, póki co żadnych większych niespodzianek. Po prostu idziemy przez jakąś kopalnię. Ciekawe, czy to jest to cała kopalnia Ergo. Mouse. Strasznie jest tutaj dużo materiałów wybuchowych. A to mi się trochę średnio podoba. Serio? Nie da się. Okej, fragment słabego ergo. Dobra, czekaj, weź to wystać tutaj, stary. Come on, serio? No tu rzuć! Tu rzuć! Ty tam, wiesz?
gnoju. Dobra, czek. Zanim sam to jeszcze wysadzę. Ładuj. Ej, podniosłem gardło. Czy? No oczywiście, że nie. No kurde, podniosłem gardę przecież. Czemu nie zaczęło blokować? Dobra, jesteśmy na miejscu. Niestety dałem się zabić po drodze. Na szczęście za każdym zyskałem ergo, więc... Legabi. Żegnam. Dobra, czego wy to pilnowaliście? Klucz na stawnie. Okej. Wytrzymałość większa, atak fizyczny większy. No wszystko lepsze, kurde, od mojej aktualnej broni. Tylko obciążenie trochę większe. Jakie to jest wielkie! Okej. Dobra, zobaczmy jak to wygląda. Okej, to już było. Odwetowy zamach, to jest nowe. Natychmiast poddanej gardzie, aby zwiększyć moc. Okej. Duży klucz nastawny produkowany przez kompanię Veniniego. Na tym odrzuconym narzędziu widać ślady wykorzystywania do walki. Gdy nastąpił niespodziewany atak marionetek, technicy rzucili się do tworzenia broni. Poszukując potężnego narzędzia, zainteresowali się kluczem nastawnym. Klucz do rur wykonany przez... Kompanię Veniniego, sporządzony z solidnych części, pozwalał udźwignąć znaczny ciężar. Jego twórcy byli technikami, a nie wojownikami. Niestety żaden z nich nie potrafił dobrze władać bronią obuchową. Zginęli co do jednego. Kurde, może damage jest większy, ale trochę mi ten ciężar nie odpowiada. Coś mogło. Gdybym to rozmontował i wsadził gdzieś indziej, to może byłoby trochę lżejsze. Tam są... Przejścia dalszego na górze nie, bo jest tam. Dobra. A! Sztik. Dobra, najpierw tego. Okej. To było aż zbyt podejrzane, żeby się ta ściana nie rozwaliła. Sama z siebie nie, ale spodziewałem się albo do duchu, albo właśnie na szarży. Widziałem przypadki dwie buteczki. Księżycowy kamień nowy. Okej. Okay. Dobra, i tutaj bym się wracał na początek. Okej. Okay. O, a tutaj? Ty, serio? Tam coś jeszcze było? Kurde. I zauważyłem w ogóle. Dobra, idę na górę w takim razie. A, bo za skrzynką było. Co my tu mamy? Półka specjalnego oczyszczenia. Okej, okay, może być. Tu. Cyk. Może być full HP. Dobra, mamy dwa przejścia. Mam znowu ten klot, serio? Księżycowe kamienowe przymierza. To jest na plus 4 ulepszenie broni. Zobaczmy, jak to się prezentuje opisowo. A nie, to jest specjalna broń do plus 3. Jesteś sztyk gnoju. Jesteś innego. Dobra, są tyle tych wybuchowych beczek, to wykorzystajmy przeciwko niej. No, pacnij sobie. Tu se pacnij. Jebany cymbał, kurwa cymbał.exe. Co się odjebało właśnie? Przepraszam bardzo. Ja zrobiłem unik.
i beczka wybuchła. Jak? Może wam wytnę w ogóle całkowicie te przejście od razu w hotelu się z nim powitam. Z nim byłoby trochę głupio zmarnować tak czas odcinka. I'll use my power to help you. Dobra. O, mogę pogadać z nim na jakiś nowy temat. Spoko. Ile mogę wydać punktów? 4. Zostanie mi 1700. Będę potrzebować jeszcze 1500 na kolejny. Dobra, to zobaczmy, czy bym tyle miał. Wydaje mi się, że tak. 1000, 1500, potem mamy 1400. Dobra, nie, na dwa punkty mi nie wystarczy, ale na ten. Na ten jeden chyba tak. Dobra, to użyjmy dwa te mniejsze i dwa te większe. Okej, to powinno wystarczyć. I'll use my power to help you. W różnicy, nie, dwa mniejsze i dwa te większe na odwrót, powiedzieć, ale wiesz, co chodzi. Dobra, no i teraz jest spoko. 5 punkcików do wydania. Okej, odzyskiwanie gardła jest dość spore. Skoro mam 5 punktów, to myślę, 2 witalność, 3 wigor. Ale tak, przy to jest wszystko. Nauczy liczyć na człowieka. Dobra, też tak energię, potem damy 1 wigor i 2 w potencjał. Chociaż w sumie, może damy dwa w motorykę, żeby atak poprawić? O, plus tutaj też odzyskiwanie gardła idzie do góry, widzę. Chyba? Nie. Dobra, technika. Też poprawia atak, ale poprawia też stopień redukcji. Zaawansowanie tylko i wyłącznie legion i odporności. No i atak oczywiście ręką legionu. Dajmy ten jeden w zaawansowanie, czemu nie? Tak, wydać. Okej, o czym możemy pogadać? O mocy Sophie. I am able to wield ergo. They call me a listener because I can hear ergo. I inherited the power from my mother, who hated it. Called it the devil's power. So I kept it a secret that I could talk to puppets. Now you are the only one my voice reaches. So I beg you, please, save Krot. Wydaje mi się, że to gadanie z marionetkami to tak chyba trochę na wyrost, w sensie, że ona bardziej jest w stanie rozmawiać z takimi jakby, w cudzysłowie, duszami marionetek, bo ergo to jest na spokojnie po prostu dusza marionetki. I ona potrafi z nią rozmawiać, potrafi jakoś wpływać na te marionetki. O to pewnie chodzi. Bo z samą marionetką to może pogadać każdy. A zanim one dostały Jobla, no to tym bardziej. Tylko, że wtedy to było bardziej na jako takie roboty AI, powiedzmy. No proszę, zrób to. Takie robotyczni asystenci to byli. Ale teraz to raczej niewiele osób będzie w stanie pogadać z marionetkami w sposób cywilizowany. Dobra, gdzie może być Venini? To jest tylko Geppetto. Zobaczmy, czy coś powie na to, że uratowaliśmy Veniniego. Remember, I didn't design every puppet in Krot. It is not surprising that some puppets broke away from the Grand Covenant. I've no idea how many. I remember a few ergo puppets behaving according to their own volition before the frenzy. That wasn't our intention. They were never designed to act that way. But if a puppet starts acting on its own, does that mean the puppet has free will? Or is someone else controlling the puppet? The city of Krot asked me. Okej, to jest dość intrygujące. Szybki check, bo chyba nie mam żadnego kwarcu, co nie? Nie. Zmień kształt. Ciągle nic. Ale daj mi intrygujące, co z tym chodzi. To tylko wygląda, jakbym mógł sobie na przykład zapisać tutaj jakąś, na przykład tą postać,
potem zresetować sobie punkty, zrobić totalnie inne rozdanie, to zapisać i tak wiecie, sobie skakać między tymi postaciami. Tak to rozumiem przynajmniej, ale czy to tak będzie działać? No idea. Dobra, chyba trochę bez sensu przyszedłem w taki sposób. Po prostu mi się tam wejść tutaj. No dobra, tutaj Veniniego nie ma. Zobaczmy w takim razie. Tu jest tylko Antonia. Veniniego nie ma. Czekaj, czy ona zupełnie. People have no idea, so thanks for keeping me company. To już mówiła. I nic nowego do powiedzenia nie ma. Dobra. Może z Genią będzie Venini. W sumie miałoby to na trochę sensu. O, no, prawie. Ale proszę, naprawdę go dodają. If it isn't my savior. Glad to see you made it back in one piece, my friend. Buongiorno, and welcome to the House of Venini. I am Master Venini's Major Domo, Pulcinella, at your service, sir. The House of Venini carries only the finest in luxury merchandise. I believe you'll find all items to be both superior quality and distinguished provenance. I am certain you will be able to find something that suits you, sir. At the House of Venini, even priceless things have a price. Every item is a treasure of distinguished quality and superior provenance. Okay. O, u niego mogę korby kupować. Nie tylko. Zobaczmy, korba motoryki, techniki zaawansowania. Korba zrównoważenia. Przywraca dostosowanie rękojeści. Okej. Okay. Czyli te trzy w zaawansowanie motorykę albo technikę buffują, a zrównoważenie cofa ten buff. Kamień szlifierski, elektryczność. Specjalny kamień, który można umieścić w ostrzałce, można go aktywować używając ostrzałki podczas gardy. Nie można go często używać, ponieważ jest delikatny. Specjalny kamień ze sztucznych klientów ostrzą oręż i tymczasem nakładają na niego specjalne zdolności. Czekaj, ale czy to jest jednorazowe, czy to jest wielokrotnego użytku? Bo brzmi tak, jakbym po każdej gardzie mógł po prostu nałożyć sobie elektryczność na broń. Bo jeśli tak, to z wielką chęcią to wykupię. Zobaczmy, wzmacniana włóknem wyściółka związku pracowni, wielowarstwowa wyściółka i wyściółka pancerza przestrzennego. Okej. Okay. Obciążenie mają te same. Redukcja od cięć. To od przebicia. A to od uderzeń. Kurde, wypadałoby tak naprawdę wszystkie trzy wziąć, bo nie wiadomo na jakiego bossa się co przyda. Dobra, widzę, że opis jest praktycznie taki sam dla wszystkich. Tylko to zmniejsza od cięć, to od ataków przebijających, a to od uderzeń. Okej, 1500, czy ja bym był w stanie sobie mieć teraz 1500? No, byłbym w stanie. Tylko muszę użyć tego. Okay. A jeszcze to! Ergo Płomienia Króla. Ergo pozyskane od Płomienia Króla Fuoko. Emanuje olbrzymią mocą, tak rzadko Ergo może zabrać sobie ze skarbów. Dla Fuoka, zwykłej marionetki, obrona fabrycznego ognia była świętym obowiązkiem. Kiedy tylko dowiedział się o istnieniu króla marionetek, zaczął mu służyć niczym nowemu bogu. Okej. Okay. I to, bo nie zdążyłem tego odczytać. Niezwykle rzadki materiał ulepszający, który można zdobyć w różnych rejonach kratu. Ulepsza głównie broni specjalnej. Ściskając księżycowy kamień, niewidomy motyl desperacko poszukiwał wybawiciela, jak gdyby pragnął, by przynajmniej ten świat przetrwał. Jeszcze to. O, część rdzenia ręki Legionu. U genii lub z pomocą maszyny rzemieślniczej Veniniego można stworzyć rękę Legionu potężnej sile rażenia. Marynetka marzyła o pożarze godnym królewskiej armii. U kresu desperackiej walki z marynetkowym chłopcem, po płomieniach wzniesionych przez fanatyka, został tylko pozbawiony znaczenia popiół. Okej. Okay. O, i kamień szliwierski płomień! Ty, to mi chyba też wypadło z tego fłoko. Okej, okay, widzę, opis jest taki sam, tylko daje mi to opcję do tego. Tylko to mi daje ten... ogień zamiast elektryczności. Legionu. Tutaj młodsze wielkie to nie chcę.
Okej. Okay. A wiecie co? A załóżmy sobie w sumie to, czemu nie? Ciekawe, czy Vinny jakoś skomentuje fakt, że mamy ten płaszczyk i te okularki. At the house of an... Dobra. Dobra, ten kamień to bym se w sumie wziął. I dobra, teraz mnie stać na jedną tą. Od uderzeń, od przybijających, czy od cięć? No w sumie teraz głównie to dostaje, nie uderzają, więc weźmy sobie to. I od razu to wyekwipujmy, zanim o tym zapomnę. Jest to bardzo możliwe. Cyk. Roki mam dalej zwykłe. Co jest tutaj? Amatsa! That is one slick prototype. You think it's a tram for... crickets? Amatsa! You think it's... Who knows? Boże. A, to jest pewnie model tej fabryki. Felicitas salutations, my friend. My name is Signor Lorenzini Venini. No doubt my reputation precedes me. I come to you with only the most peaceful intentions, and as a true friend of Krat. Behold, Venini Works, where we will honor the city of Krat's history while forging her brilliant future. When I broke ground on this place, we broke ground, I certainly didn't do it all personally. This was a simply empty space, a blank canvas. But in the hands of a maestro, it became a work of art. All my life, from boyhood to this very day, I have been derided for my, let's say, single-minded focus on a lifelong obsession with building animated, automatic, autonomous automata. But today, just look before you. Venini Works is ready to start building the future. Krat's golden era is waiting to be built. A dream of the future we can only create together. Help me make this future come true. Join us, for this moment in history will happen only once. Join Venini, your friend for life. Felicitas salutations. Behold, when I broke. Jakieś rozpiski. Skąd on to wziął? Czy to już tu było, tylko zasłonięte? Who knows? There you are, my boy. My savior, yes, that's the word. You took back the factory and I cannot thank you enough. Without the factory, no more new puppets. The army has run out of recruits. My friend, you saved... Well, all of us. Ah, but listen to me going on and on about my concerns, and I don't believe I've even introduced myself. Signor Lorenzini Venini, gentleman, bon vivant, and at the moment, utterly at your service, my friend. If the name Venini rings no bells, perhaps you've heard of Krat's Prince of High Society. That is because they are one and the same. Just two of the many names I've collected in my 3 decades here on Earth. While I sincerely believe meeting Venini is its own reward, I have not rewarded you in the more traditional manner. Please, take this. My newest prototype. It'll be safe with you. It's a grinder stone that keeps granting special attributes to the grinder. I hope you'll put it to good use. Jezu, już myślałem, że mi da tę elektryczność za darmo, nie? Ale na szczęście nie. Specjalny kamień szlifierski. Możesz wyposażyć ostrzałkę w specjalny kamień szlifierski u Veniniego lub przy Stargazerze. Występują różne rodzaje specjalnych kamieni szlifierskich, nadających broni różne efekty. Z efektu specjalnego kamienia szlifierskiego możesz skorzystać w walce tylko raz, ale odzyskasz go w momencie odrodzenia lub odwiedzenia Stargazeru. Okej. Okay. A czy ja mogę zmieniać to na bieżąco, czy muszę być konkretnie? A nie, dobra, nie jest zapisane, dobra. Muszę być przy Veninie albo przy Stargazerze.
Czyli muszę sobie wybrać, który bym chciał. Okej, narzędzie do modyfikacji ostrzałki. Sprawdźmy to. Oczywiście nie będzie tutaj, tylko tutaj. Narzędzie modyfikujące pozwalające umieścić specjalne kamień szlifierskie w ostrzałce. Specjalne kamień szlifierskie można wymienić przy Stargazerze. Tropiciele pragnęli zdolności damagicznego reagowania na ustawiczne zmiany na polu bitwy. Z myślą o tym opracowane zostały specjalne kamienie szlifierskie. Then my eyes do not deceive me. I never imagined I'd actually see it again. And in the flesh, so to speak. I just designed it, set it aside and never got back to it. Genius and acclaim can keep one quite preoccupied, I'm afraid. You are really interested in the arm, I see. Then, my friend, you shall have it. It just needs a few mechanical adjustments to fit your, particular needs. And frankly, this design is almost child's play to me now, so let's start by making it a bit stronger, shall we? I will also add what we brilliant inventors call modularity. That means it will be much easier to improve and repair, since you'll be able to use commonly found parts. You might say this arm's new abilities are... Legion! No? Too much? It was too much. I always welcome friends. May I be of service? O, wymienię kamień szlifierski w ostrzałkę. I okej, tu jest pusto. Czyli co? Ogień czy elektryczność? Myślę, że elektryczność to będzie dobre. Więc dobrze. Możemy o czym pogadać? Of course you're curious. Pulcinella has been restored thanks to you. In a small way. Mostly it was me, but you know, genius never rests. Except for beauty rest. Pulcinella isn't just my butler, he's my family. The only one I have left, really. I won't forget what you've done for us. If you ever need anything or find yourself in a spot of trouble, call on your friend Venini. Arogancja. I always welcome friends. No one, not even I, know what started the puppet frenzy. Why? That day of all days... it was horrible. A violent rampage of murder and mayhem that is seared into my memory for all time. And it was never supposed to happen again. I made sure of it. Designed a few special parts to ensure they'd remain loyal. Puppet armies do not arise by chance. There was intent behind this. I don't want to leap to conclusions, but the only one I know with that kind of power is the King of Puppets himself. We need to learn how this happened. Okay. Ale on jakby teraz to powiedział w taki sposób, jakby już kiedyś wydarzyła się taka furia. I ta, która jest teraz, była drugą, albo którąś z kolei. Czy my o czymś nie wiemy? Właśnie, tutaj była ta jego maszynka do rąk Legionu. To jest to? A, tak, tylko teraz jest taka lepsza. O, i teraz mogę modyfikować. Dobra, to najpierw wytwórz rękę. Chociaż nie, czekaj. Może spróbuj z Gienią, bo może ona coś powie na ten temat. I know my way around a weapon. Ulepsz, przerób. Aha, dobra, u niej się jednak nie da już. Trochę szkoda. Myślę, że powie coś na tamtego Flamberga, no ale dobra. Wytwórz rękę. Flamberg. Ręka Legionu pełna potężnych płomieni, kiedy puchną z lufy, spalają znajdujących się przed tobą przeciwników. Okej. Okay. Zobaczmy. Zwiększa zasięg ataku ogniem. Deus Ex... O, ja cię sunę, co to jest? Wtyczka Legionu. Też wtyczka.
A Deus Ex Machina i Pandemonium potrzebują tej samej części, ciekawe. Egida też? Sokole Oczy też. A chyba czekaj. Chyba, że to jest wtyczka tak ogólnie powiedziane, ale potrzebuje czegoś na przykład za bossa, no to miało trochę więcej sensu. Czyli jeszcze cztery ręce Legionu będę mógł stworzyć. Okej, no teraz nie będę tego przeglądał, bo nie ma to zbytnio sensu. Ale zobaczmy modyfikacje. Okej, no tej ręki nie można. Sznurek. Śledzenie. Wciśnij przytrzymaj, aby śledzić przeciwnika. Aha, czyli jak przytrzymam, to się przyciągam do typa. Okej. Pozwala na unik. Jakie zajebiste! Ty na intrze to widziałem, jak takie coś było. A to jest super! Dobra, full minis. Tutaj pozwala na ruch. To zadaje obrażenia. I zwiększa maksymalny poziom naładowania. Flamberg, fala ognia. Wzmacnia ogień przez pewien czas po ciągłym ognistym ataku. I po ciągłym ognistym ataku następna staje się ognista eksplozja. Okej, okay, ciekawe. Okej, okay, dość często korzystam z tego sznurka, więc myślę, że jego sobie chyba teraz ulepszę. Wezmę to śledzenie właśnie, żeby się dociągnąć do typa. To się może czasami przydać. I to będzie chyba pierwsza łapa, którą zmodyfikuję na maksimum. Właśnie ten unik, to łączenie. O, okej, okay, tylko tu potrzebuję dwóch, a tu trzech mechanizmów. Czyli łącznie potrzebuję sześciu mechanizmów Legionu na każdą rękę. Jako, że jest ich 2, 4, 6, łącznie jest 8, ale tylko 7 mogę modyfikować. To 6 razy 7 to jest 42. Ja cię sumę, ciekawe, czy w ogóle da się tyle zdobyć przez całą grę. Zobaczymy. No dobra, to zmieńmy porączkę w takim razie. Dla testu weźmiemy tego Flamberga. Ej, ale kurde, fajnie się rozkładają te wszystkie ręce. Przynajmniej tutaj. To jest tak po prostu, nie? Tu. Jest prezentacja tej elektryczności, ale tu coś się rozkładasz, by ukazać ten miotacz ognia. Fajne, naprawdę fajne. Dla testu sobie weźmiemy tę rączkę. I dobra. Czyli tutaj nic nie zrobimy więcej, z nią nie pogadamy. Testujmy, jak to działa. O, ale to jest fajne, że mogę się poruszać, jednocześnie palić. To jak 4 sekundy będę tak ciągle palił typa, no to wtedy się gościu podpalił. Okej, okay, zobaczmy. 4 sekundy, żeby gościu się zapalił, bez oczywiście rzucania w niego uprzednio jakimiś termitami czy czymś. A ile łącznie to mogę trzymać? Okej, okay, 20 sekund mogę to trzymać ciągiem. 20 sekund ciągiem, czyli... 5 typa, takim będę tak ciągle podpalić, nie wliczając oczywiście tej możliwości z ładowaniem sobie Legionu albo tymi kanistrami, albo tym. Albo na przykład właśnie z tej umiejętności, która mi ten Legion też odnawia, którą mam wpakowaną właśnie już dzięki kwarcowi. Dobra, czekaj. Najpierw użyj magazynu. Zobaczmy, tego mam full. Tego też mam full. Dobra, rzadkie erga sobie tu wrzucę. Na wszelki wypadek. To zostaje. To mogę na razie też wrzucić. Broń. To jest mi niepotrzebne. Pała elektryczna. Dobra, to może akurat zostać. Rękojeść szabli. Też wrzucę. To wrzucę. Części mam co? Przetwornik izolujący. I tutaj prototyp. To mógł sobie posprzedawać tak naprawdę. Tą certyfikowaną wyściółkę też. Jak chcę sprzedać, to chyba nie tutaj. Chociaż w sumie gnicho mogłem sprzedawać. I nie, czekaj, nie. Sprzęt. Zobaczmy najpierw to, czy to jest lepsze.
jest lżejsze i redukcja elektryczności jest większa. Więc dobra, ten sobie zostawimy. No ale tą wyściółkę... No tą wyściółkę możemy sprzedać, bo ona jest tego troszkę lżejsza, a poza tym to jest bez zmian. I know my way around a well. A nie, jednak nie. Czyli sprzedawać mogę tylko tego handlarza w tym budynku. Ej ty, w sumie a propos! Sprawdźmy w sumie, czy może gościu ma coś nowego w ofercie. Dobra, teleportuj się gdzie indziej. Wnętrze domu. Odcinek myślę, będę powoli kończył. Wytę wam totalnie te przejście, gdzie mnie ten klot wielki zabił. Dwa razy. To nie ma trochę sensu, żebym wam to pokazywał, ale potem myślę, możemy to zostawić. A tu jest Nie, a niech nie, był ogólnie pochmurny. For your information. Nie ukradłeś. No ale nie masz też nic nowego. Masz tylko zbiorniki Legionu, ja mam pułki odporności na atrybuty. To mi tak trochę średnio pasuje. Niby wieczór, a bardziej poranek. No dobra. To okej, ja w takim razie lecę do centrum wytwórni, a my widzimy się w kolejnym materiale, w którym będziemy próbowali dalej eksplorować tamte rejony. Do usłyszenia.